Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry. Kochani, ta niedziela to jest taka niedziela, którą chciałbym nazwać niedzielą, w której Jezus instruuje nas, jak urządzać przyjęcia i jak się na nich zachowywać. Oczywiście tu nie o przyjęcia i nie o zachowanie na przyjęcia chodzi, chociaż przyjęcia i wspólny stół jest bardzo ważny. W ostatnią niedzielę, w sobotę i w niedzielę w zasadzie mieliśmy okazję z księdzem Bartkiem i z diakonem Przemkiem i jeszcze z innymi osobami od nas celebrować, świętować sakrament małżeństwa Piotrka i Agnieszki na południu Polski. To był fenomenalny czas, no i wspólny stół, bo wesele. Wesele musi być ze wspólnym stołem, no więc siedzieliśmy przy tym stole, było super, poznawaliśmy wspaniałych ludzi, innych od nas, z innymi poglądami, ale te spotkania są fenomenalne i myślę, że w sercu i w głowie ci ludzie zostają i te spotkania zostają. No ale Jezus mówi nam, jak się zachowywać w okoliczności, gdy jesteśmy zaproszeni na jakąś zabawę, imprezę, cokolwiek, żeby nie siadać tam, gdzie nie jest nasze miejsce. To tak ogólnie, oczywiście, może w naszym kontekście kulturowym to już nie jest aż tak ważne, gdzie kto siedzi, chociaż no, na weselach na przykład cały czas zostawia się karteczki, gdzie kto powinien usiąść, no i jest pewna konsternacja, że na przykład rodzice siedzą gdzieś za daleko, a może ktoś tam inny powinien siedzieć blisko i tak dalej. Czasami tak się może pojawić, tak samo pewnie na różnych innych uroczystościach. Jeszcze do niedawna bardzo przestrzegana była ta zasada, że głowa rodziny siedzi na skraju stołu. Dzisiaj pewnie już jest trochę inaczej, ale Jezus w ten sposób pokazuje nam i daje nam pewną zasadę tego, jak należy się po prostu zachowywać. To znaczy, nie zajmuj miejsca tego, które nie należy do ciebie, raz, a dwa, chyba nawet nie o to tam chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, żeby mieć w sobie takie poczucie po prostu pokory. Znaczy pokory, czyli takiego nie wpychania się tam, gdzie może nie powinienem być, nie wpychania się tam, gdzie nie jest to, gdzie nie zostałem zaproszony. Taka postawa prostoty serca. No tak bym to chyba najlepiej nazwał i myślę, że to właśnie o to chodzi. To znaczy, my czasami tak mamy, że chcemy się pokazać, chcemy zwrócić na siebie uwagę, a Jezus dzisiaj mówi: wyluzuj, daj sobie z tym spokój, po prostu usiądź przy stole, a zostaniesz dostrzeżony, jeśli twoje serce jest świadectwem, jest takie, że chcą z tobą ludzie rozmawiać, chcą być przy tobie. Bądź po prostu prosty, miej prostotę serca. Tak sobie myślę o takich ludziach, którzy gdzieś tam w moim życiu odegrali ważną rolę i są przykładami prostoty. No to pierwsza osoba to jest brat Roger Stezę, niedawno go wspominaliśmy, 16 sierpnia. To był człowiek, który się nigdzie nie pchał, nie wpychał się na pierwsze miejsca, a został przez cały świat zauważony. Jego wspólnota zmienia świat. Ta wspólnota, którą on zainicjował, zmienia Kościół, otwiera na siebie chrześcijan. No i to jest fenomenalne. Druga część tej Ewangelii mówi nam o tym, że jeśli ty organizujesz imprezę, organizujesz jakieś przyjęcie, to nie zapraszaj przyjaciół, znajomych i tak dalej, ale zaproś biednych, ubogich, chorych, cierpiących i tak dalej. Czy to znaczy, że Jezus jest przeciwko temu, żeby zapraszać bliskie sobie osoby na zabawę i na siłę czasami szukać kogoś obcego, kogoś potrzebującego? No nie. Myślę, że pierwsza informacja, która do nas powinna dotrzeć, to taka, że gdy wchodzisz w relację z drugim człowiekiem, to niech to będzie uczciwe i nie spodziewaj się tego, że ktoś będzie tobie wdzięczny, że ktoś będzie tobie jakoś odpłacał. Nie spodziewaj się tego, że jak kogoś zaprosisz na zabawę, bo chcesz po prostu z nim być, to ta osoba to samo zrobi. Myślę, że to jest fajna taka intuicja Jezusa, no jego mądrość tak naprawdę, bo intuicję to my możemy mieć, a on wszystko wie, jest Bogiem. Ale to jest fajna informacja dla nas i którą pewnie dzisiaj wielu by potwierdziło, że jeśli nie mamy roszczeń, jeśli jesteśmy wolni od oczekiwań w stosunku do drugiej osoby, to jesteśmy po prostu szczęśliwsi. To znaczy mniej w nas będzie złości, rozczarowań, jakiegoś smutku, dlatego że ktoś nie zrobił tego, co spodziewaliśmy się, czego się spodziewaliśmy, czego my oczekiwaliśmy od tej drugiej osoby. Także dwa przesłania, które do mnie docierają z tej Ewangelii, którymi chcę się z wami podzielić, to bądźcie prostego serca, bądźcie prostolinijni, nie pchajcie się, ale po prostu bądźcie. Jak idziecie gdzieś na spotkanie,
To bądźcie po prostu sobą, bądźcie autentyczni, nie oszukujcie siebie ani innych, że jesteście kimś więcej niż jesteście, ani też nie oszukujcie siebie ani innych, że jesteście kimś mniej. Po prostu bądźcie sobą, bądźcie pokorni, bo pokora to tak naprawdę świadomość tego, kim się jest. A drugie przesłanie to takie, że jak wchodzicie w relacje z kimś, to nie oczekujcie i nie roście sobie zbyt wiele pretensji co do tej osoby i do tego, co ta osoba powinna wam robić, jak się odwdzięczać. Po prostu wejdźcie w relacje. Poznajcie tą osobę, bądźcie z nią. To jest trudne, bo czasami mamy tak, że chcielibyśmy, żeby ktoś nam odwdzięczał, no chociażby powiedział to słowo dziękuję. No, oczywiście róbcie tak, wy dziękujcie i się odwdzięczajcie z ludziom, ale nie oczekujcie, że inni będą tak robić. Bo to oczekiwanie, te roszczenia w stosunku do innych spowodują, że będzie w was złość i smutek. A jeśli będziecie od tego wolni, to będziecie wolni też od smutku i od złości. To chyba tyle na dzisiaj. Jeśli chcecie się czymś podzielić swoimi myślami, no to napiszcie do mnie presbiter.rkk@gmail.com albo przyjdźcie na naszą liturgię, na jakieś spotkanie i porozmawiajmy o tym. Dzięki, trzymajcie się, z Panem Bogiem.